W dzisiejszym filmie na Anarchy postanowiłem delikatnie zamieszać na serwerze bez dotykania graczy. Co mam na myśli? Chodzi mi o wybudowanie lag maszyny. Wielkie na 4 minecraftowe czanki. Sama lag maszyna będzie zawierała drzwi oraz zegarek, który zapewni cały mechanizm, aby nasza lag maszyna działała. Gdy byłem tutaj ostatnio, byłem totalnie bez niczego. Ale dzięki pomocy Kapiego, czyli jednego z graczy tego SMP, już tak nie jest. Podarował mi itemy, które pomogą mi w wykonaniu celu tego odcinka. Myślę, że już trochę wiesz, jak grać w tą grę, no, w sensie na lifestylu. I teraz dostajesz takie trochę takie grubsze rzeczy. Dostajesz tak 10 serc, totem, potkę na siłę, emeraldy, nie wiem po co, klucz do rzadkiej skrzyni, klucz do epickiej skrzyni. Teraz poproszę werdykt. I voucher na VIP. Następne co zrobiłem, to poszedłem na RTP znaleźć odpowiednie miejsce na zbudowanie. Okej, jesteśmy właśnie na RTP, jesteśmy chyba gdzieś w okolicy. Odpowiednie miejsce teraz musimy zejść, aby z dobrym miejscu właśnie zbudować log maszynę. Log maszynę sobie wybudujemy gdzieś nisko. Więc szedłem pod ziemię, po drodze wykopałem okoliczny węgiel oraz żelazo, które na pewno mi się przyda. Odpalamy sobie ten i zaczynamy powoli, na razie na tej wysokości. Potem też oczywiście wszystko ładnie powiększy. Wykopanie drugiego czanka zajęło mi około 10 minut ciągłego kopania kwadratu, czyli według prostej matematyki wykopanie całości zajmie mi aż 40 minut. Kolejnym etapem było zebranie pozostałych materiałów, drewno na drzwi oraz redstone, który jest głównym źródłem paliwa i tym, czego najbardziej w tym momencie potrzebuję. Zatem po zebraniu potrzebnych mi surowców zabrałem się za crafting drzwi i zacząłem je rozmieszczać. Zdałem sobie sprawę, że potrzebuję jeszcze stone, który będzie mi potrzebny na zrobienie repeaterów. Przepaliłem stone i rozpocząłem składać całą maszynę z materiałów, jakie udało mi się zdobyć. Przejdźmy się tutaj po tym całym, jeszcze raz sprawdźmy, czy wszystko mamy tutaj popodłączone. Elegancko, stone jest, drzwi. Czyli mamy poustawiane, nikt tutaj. Teraz pozostało nam po tylu godzinach pracy, zbieranie materiałów, uruchomić maszynę. Naprawdę. Po uruchomieniu maszyny przez pierwsze 2 minuty działała perfekcyjnie, ale po niedługim czasie słyszałem wybuch i stało się to. O, to za wybuch! Gdy uruchomiłem to wszystko, okazało się, że administracja to zablokowała.